Dobra, wróciłem. Oj, te odcinki będą pocięte, że... O, trochę tam walki było. No dobra. Magiczny bełt. Chcę, żebyście byli przy tej wiekopomnej chwili. Dobra. Wiadomość. Przyzywam cię, Kłachodronie, pradawny przywódco kasty wojowników. Hej! Enla Antani, Osiri? Nie rozumiem. Enla Antani! Hej, ty! Enla... Nie rozumiem. Aha, chyba wiem, na czym problem. Czekaj, szefie, my tu zaraz wrócimy. No i widzisz, jak sobie poradziliśmy. Znalazłem, bo już gdzieś się pamiętam, że sobie poszukać, znalazłem czar zmniejszenie potwora. Jest taki radość, happy. Chciałem użyć strachu na tego trollu, żeby on zaczął uciekać i wtedy w pogoni go ubić. Ale nie było takiej potrzeby, za pole pochodnie. Okej. No. Orków tak dwóch załatwiłem, że poleciałem do magów wody, oni ich załatwili. Tego jednego udało mi się pokonać, chyba z pół godziny z nim walczyłem. To szczegół cieniostwora. Wystarczy, że weźmiecie miecz i będziecie tak siekać tak bokami, no to jesteście bezpieczni. Gdzie jest Miksir? On musi nas nauczyć ich pradawnego języka. Naucz mnie tego dziwnego języka. Zacznijmy od czegoś tekst, język. Dobra, sorry. Idź i sprawdź swoją nową wiedzę. Przekonasz się, że pisma budowniczych nie stanowią już dla ciebie zagadki. Kurde, sorry, że ominąłem. Mam tu jakąś jedynkę. Palica kuszników. Zręczność. Życia. Nie potrafię tego przeczytać. Magii. Broń dwuręczną. Więc od razu mam więcej tego. O, dobra. Spróbuję teraz iść do Quadrahona. Do doliny. Dobra. Nie ta strona. Jak coś będziemy musieli się ekspić i... Dalej. Ach, ten język. Nie sądziłem, że jest go potrzeba taka, że... Aż taka potrzeba, żeby się nauczyć. Bo istnieją trzy języki ich tam. Język wieśniaków, język wojowników i język... Język kapłanów i chyba tych wojowników. Będziemy musieli się nauczyć. A no cóż, no trochę nam zostało. Ile? 510. Nie, 50. I wtedy dopiero będzie ciężkie. A zniknęły ciała. No dobra. Wio do kwadra. Ona czy. Już mogę z tą pogadać? Dlaczego zakłócasz mój spokój, strażniku? Powiedz mi, z czym do mnie przychodzisz? Serem. Kraj rozdzierają trzęsienia ziemi. Jeśli czegoś nie zrobimy, cała wyspa zostanie zatopiona. Nic już nie możemy zrobić. A Jarkandar spadł gniew Adanosa, który zniszczy wszystkich niewiernych.
pozwól mi wejść do świątyni Adanosa. Świątynia ma pozostać zamknięta na całą wieczność. Tak zdecydowała Rada. Ktoś dostał się do świątyni Adanosa. Niemożliwe! Sam zablokowałem bramę. Nie można jej sforsować. Czyżby? Wielka mądrość starożytnych musi cię przytłaczać. Człowiek twojej pozycji nie może się tak do mnie zwracać. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Jeśli naprawdę potrzebujesz mej pomocy, będziesz musiał udowodnić swe intencje. Odpowiedz na moje pytania, abym miał pewność, że nie wyjawię tajemnic obcemu. Zadawaj swe pytania. Jestem Kłahodron, dawny generał Jarkendaru. Przebudziłeś mnie. Do której kasty należysz? Do strażników umarłych. Strażnicy umarłych. Zdolności strażnika umarłych pozwoliły ci mnie obudzić, to prawda. Jeśli naprawdę jesteś tym, za kogo się podajesz, zdołasz odpowiedzieć na wszystkie moje pytania. Za wyjątkiem jednego. Kto niegdyś bronił mieszkańców Jarkendaru przed wrogimi atakami? To jest chyba logiczne, że kasta wojowników. Kasta wojowników. Kto może wydać mi bezpośredni rozkaz? Kapłani. Kapłani. Kto jest odpowiedzialny za zło, które na nas spadło? Kasta wojowników i... Kasta wojowników. Kto ma decydujący głos w Radzie Pięciu? Uczeni. Uczeni. Kto łagodzi cierpienia i opiekuje się chorymi? Uzdrowiciele. Kto zamknął portal, by uchronić ludzi przed złem? Nie wiem. Dobrze, ufam ci i udzielę pomocy. Jakiś parszywy drań dostał się do świątyni Adanosa. Jeśli natychmiast nie wpuścisz mnie do świątyni, rozpęta się tu piekło. Niemożliwe! Najwyższy kapłan Kalimon i ja jesteśmy jedynymi w Jarkendarze, którzy wiedzą, jak otworzyć portal świątyni Adanosa. Cóż, wygląda na to, że ten Kardimon się wygadał. Powtarzam, brama została otwarta. Widziałem to na własne oczy. Dobrze, słyszę prawdę w twoim głosie. Nie będę już wątpić w twe słowa. Mam nadzieję. Weź zatem słowo, które otworzy ci przejście. Zapisane jest na tej kamiennej tablicy. Wypowiedz je przy zamkniętej bramie świątyni, a stanie ona otworem. Mój czas dobiega końca. Nie mogę ci więcej pomóc. Ale strzeż się. Pamiętaj o komnatach Adanosa. Albo spotka cię pewna śmierć. Zaczekaj, o co chodzi z tymi komnatami? Gasną me siły. Żegnaj. Spotkamy się ponownie w krainie umarłych. Mhm. No dobra, ja tu sobie zapiszę. I tym umarłym akcentem kończymy te odcinki. Ja się z wami żegnam, cześć, siaj, nara, hell yeah, do słyszenia w następnych odcinkach.